Gorące pytania w telewizji w Polsce.pl. Naszymi gośćmi są publicyści Agnieszka Siewierniuk-Maciorowska, TVP i Marek Formela, redaktor naczelny Gazety Gdańskiej. Witam państwa. Proszę państwa, przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej, pan Manfred Weber, po raz kolejny postanowił zabrać głos w polskich sprawach. Pierwszy głos był taki, no, z tą zaporą ogniową nie bardzo mu wyszedł. Postanowił jeszcze wzmocnić to przesłanie i powiedział, co następuje dla niemieckiej telewizji państwowej. Bardzo proszę. Und das dritte, jede Partei muss den Rechtsstaat akzeptieren. Das ist die Brandmauer gegenüber den PiS-Vertretern in Polen, die systematisch den Rechtsstaat und die freien Medien attackieren. In diesen drei Prinzipien gibt es für uns kein Wackeln. Wer das akzeptiert, kann demokratischer Partner sein, Mitbewerber im politischen Wettbewerb, aber demokratischer Partner. Und all die anderen, die das nicht einhalten, wie die deutsche AfD, wie Le Pen in Frankreich oder PiS in Polen, sind für uns Gegner und werden von uns bekämpft. I szybko doczekał się odpowiedzi pana premiera Mateusza Morawieckiego. Bardzo proszę. Manfred Weber, niemiecki szef partii, do której należy Platforma Obywatelska, wymienił w niedzielę Prawo i Sprawiedliwość wśród ugrupowań, które będą przez nich zwalczane. Nazwał nas swoimi wrogami. To kolejna taka wypowiedź. Dosyć tego. Jeśli Niemcy otwarcie przyznają, że będą ingerować w wybory w Polsce, to niech staną z otwartą przyłbicą. Panie Weber, proszę nie posługiwać się swoim pomocnikiem Donaldem Tuskiem. Proszę stanąć do debaty. No już wiemy, że pan Weber do debaty nie stanie, ale ta jego wypowiedź wywołała bardzo szerokie reakcje, w większości krytyczne. I właściwie to pytanie, czy tak chce pomóc Tuskowi Manfred Weber, można by było zamienić na pytanie, czy uczynił Tuskowi niedźwiedzią przysługę. Agnieszka Siewierniuk-Maciorowska. No myślę, że pan Weber chciał zrobić przysługę, a wyszło jak zwykle. Jak to bywa w tym obozie opozycyjnym, który już wyszedł poza granice kraju bardzo mocno. Ale ja powiem tak, jak ja w ogóle widziałam ten cały przekaz, tę wypowiedź, to cała stylizacja pana Webera i słownictwo, którym się posługuje, no to tam tylko zamiast PiS-u, czy tam partii AfD, czy jeszcze wstawić słowo Żydzi, będzie się wszystko zgadzało, włącznie z wizerunkiem pana Webera. Niestety, no to się w Polsce dobrze nie kojarzy i przede wszystkim ja się dziwię, że do tej pory w zasadzie Platforma Obywatelska, bo to tak należy rozumieć, że nie mówię tam o innych ugrupowaniach, które są jeszcze PPP, bo chyba tam PSL jest, z tego co się orientuję, nie wiem czy ktoś jeszcze, ale PSL jest, to dziwnym trafem jakoś nikt tego nie komentuje, nikt się nie odnosi, nikt nie potępił, nie wyraził się w sposób krytyczny wobec słów Webera, które w ogóle nie powinny paść, bo myślę, że nikt normalny w Polsce, ja mówię o normalnych ludziach, nikt nie chce, żeby nam w Polsce, czy Niemcy, czy jakikolwiek inny kraj, meblowali rząd, który mamy mieć. Albo jak ma się składać Sejm, czy które partie mogą funkcjonować, a które nie. Polacy sobie sami doskonale radzą z demokracją i żadnych nam tutaj, już kiedyś Niemcy próbowali nam umeblować Polskę. To jak ta Polska wyglądała, to było widać w 45 roku, na przykład, już nie mówiąc w maju, ale nawet w czerwcu, tak? Więc tak się kończy meblowanie przez Niemcy, zresztą nie tylko Polski, bo po pierwszej wojnie światowej cała Europa niewiele lepiej wyglądała. Tak się kończy meblowanie czegokolwiek przez Niemcy i w tej chwili chyba też powinni mieć tego świadomość, że to się dobrze nie skończy. Ja tylko tak jak powiedziałam, dziwię się, że nikt z Platformy Obywatelskiej nie zabrał jeszcze głosu, nie skrytykował pana Webera, bo powinni, po prostu powinni, nawet że to jest tam szef tej Europejskiej Partii Ludowej, ale powinni go tam wziąć i powiedzieć, słuchaj, Manfred, tam weź sobie walnij kielicha albo coś innego, tak i uspokój się po prostu, bo nam szkodzisz. Ale widocznie chyba to jest ta sama narracja, skoro czegoś takiego nie było i jakby nikt nie odcina się od tych słów. No to jest skandal. Ja tylko słyszałam właśnie, że no nie można z Niemcami się kłócić, nie można krytykować głosów w Unii Europejskiej, w NATO. No co ma piernik do wiatraka? No. No tak, i jeszcze, że złe tłumaczenie, bo Weber nie powiedział wrogowie, tylko powiedział przeciwnicy polityczni i tak można w nieskończoność. Marku, czy ta, powiedziałabym, dość rozpaczliwa interwencja Manfreda Webera to jest uznanie tego, że Donald Tusk nie radzi sobie z tą kampanią w Polsce, że jednak szanse na to, że opozycja wygra te wybory, no maleją z dnia na dzień? No też bym tak to w kategoriach bardziej technokratycznych oceniał jako niefortunną, ale próbę przyjścia
w sukurs poprzedniemu szefowi EPL, który ugrzązł na mieliznach własnych inwektyw. Natomiast sam fakt, że polityk niemiecki tej rangi, bo jest to też wiodąca postać chadeckiej CSU, kandydat na ewentualnego następcę Ursuli von der Leyen, nie zauważa, że przekracza granicę, która jest nieprzekraczalna w relacjach między suwerennymi państwami i próbuje współkształtować wynik wyborczy w Polsce na rzecz swoich kompanów partyjnych, jest bulwersujący. Ostatnim politykiem, Agnieszka bardzo delikatnie o tym mówiła, który stawiał Polsce i polskiemu społeczeństwu różne warunki, na przykład przeprowadzenie korytarza przez Pomorze, był Adolf Hitler, więc Manfred Weber sytuuje się w okolicach dna, po którym szorowała niemiecka historia, szorowali niemieccy politycy, niemieccy oprawcy w relacjach z Polską. Już nie powiem o kontekście czasu, w którym padają te słowa, czyli sierpień, rzeź woli, mordercy nigdy nie osądzeni. No z takim doświadczeniem dyplomatycznym i politycznym nie popełnia się takich błędów. I to chyba też tłumaczy to, na co zwróciła uwagę Agnieszka, głębokie zakłopotanie części polityków Platformy Obywatelskiej, którzy uważają, że została przekroczona pewna granica. Granica, która ich granica bez wstydu, który pogrąża Platformę szukającą zewnętrznego wsparcia w wyborach wewnętrznych w Polsce. I z tego powodu starą metodą Donalda Tuska część tych elit próbuje, Platformy próbuje ten wyskok pana Webera przeczekać, a niektórzy szeregowi posłowie z lewicy w telewizji, w polskiej telewizji, w TVP Info, bredzą coś o wspólnej Europie i o wspólnej rozmowie na temat, na tematy dla Polski rzekomo trudne. W Polsce nie ma problemu demokracji, nie ma problemu nieuczciwych wyborów i nie ma problemu państwa prawa. Polska jest państwem prawa, więc próba podejmowania dialogu na tym poziomie nie ma żadnego sensu. Dlatego odpowiedź premiera Morawieckiego była asertywna, a ucieczka Manfreda Webera z pola walki mało spektakularna. No właśnie, Agnieszka, wspomniałaś o tym milczeniu opozycji właściwie całkowitym. Od razu kojarzy się to z sytuacją, która miała miejsce we Włoszech przed wyborami ostatnimi parlamentarnymi, kiedy Ursula von der Leyen zagroziła, że jeżeli wybory nie pójdą po myśli elit brukselskich, to Komisja Europejska ma odpowiednie narzędzia, tak jak w przypadku Węgier i Polski, cytuję, żeby ich użyć. No, spotkało się to z ogromnym protestem całej klasy politycznej Włoch, od prawa do lewa. Żądano przeproś albo podaj się do dymisji. No i właściwie z podwiniętym ogonem Ursula von der Leyen przemilczała to wszystko. U nas tego wszystkiego nie ma, natomiast no, jest ta sytuacja, jaką mamy. I to jest zadziwiające, że jednak nie ma tej reakcji. No nie ma i myślę, że niestety nie będzie. Tutaj, Olu, mówisz o elitach brukselskich. Żadne tam elity brukselskie, to są tak zwane elity niemieckie. Ja mówię elity, bo oni się tak czują, tak, że są jakąś tam elitą. I trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Tu w Unii Europejskiej rządzą Niemcy, chcą wszystkich sobie podporządkować. Nie zdołali kiedyś rakietami, samolotami i bombami. No to w tej chwili pieniędzmi, tak, na wszystkie możliwe sposoby. I każdy, kto się przeciwstawia, no to właśnie o to będzie za chwilę głodzony finansowo albo jeszcze coś, albo będą nam tutaj meblować, jak ma wyglądać rząd, czy kogo my mamy wybierać. Natomiast ja ubolewam nad tym, że u nas właśnie nie ma, bo tutaj powinni wszyscy wystąpić jednym głosem, skrytykować Webera, ale tak samo inne wypowiedzi polityków, które słyszeliśmy już wcześniej, między innymi tam tego hiszpańskiego posła bodajże Aguilara, który tam pytał, na co jest ten wzrost, to prawda, w Polsce, tutaj tam... To zwierciło, Agnieszki, musimy się chyba przenieść do Marka, już uspokoiło się? Jakaś wiertarka nam się włączyła w tle. Agnieszko, możesz kontynuować? Przepraszam cię bardzo.
Kogo mamy, Agnieszkę czy Marka? Widzisz, tak? Tak, tak, bardzo proszę. I dziwię się, że jakby nie ma tutaj jednolitej reakcji, bo dość popatrzeć też nie tylko w tej sprawie, nie ma tego jednego głosu, który powinien być, ale też tego jednego głosu nie było w przypadku na przykład budowy zapory na granicy polsko-białoruskiej. Niedawno widzieliśmy w internecie właśnie takie grafiki, które pokazywały, jak głosowali w sprawie budowy zapory, na przykład przedstawiciele parlamentu Łotwy, Litwy. Tam nie było takich komedii jak w Polsce, no ale ja mówię to z całą odpowiedzialnością. Mamy do czynienia w Polsce naprawdę z realną targowicą, to jest powtórka niestety z naszej niechlubnej historii, ale tak to należy określić. To nie są ludzie, którzy kochają Polskę, chcą jej dobra, tylko po prostu chcą dobra dla siebie, tak jak kiedyś chcieli targowiczanie. Oni byli zainteresowani tym, żeby sami mieli dobrze, a nie Polska. A dlaczego mieliby głosować za barierą, jak niektórzy z nich deklarują, że jeżeli wygrają wybory, to ją rozbiorą? Racjonalne zachowanie. Marku, jest jeszcze chyba drugie dno tej całej sprawy, bo zagraniczne media piszą o takiej swoistej rywalizacji pomiędzy Manfredem Weberem a Ursulą von der Leyen. Ursula von der Leyen tak jakby przyjmuje kierunek bardziej centroliberalny, jeżeli chodzi o EPL, a Manfred Weber chciałby bardziej wrócić do tych konserwatywnych korzeni chrześcijańskiej demokracji. Mówi się o tym, że bardzo usilnie namawia Giorgia Meloni, premier Włoch, żeby opuściła EKR, czyli europejskich konserwatystów i reformatorów, którzy są, w której to frakcji jest Prawo i Sprawiedliwość, a dołączyła do EPL-u. Więc może tu również jest taka walka o przywództwo na tej konserwatywnej prawicy. Może premier Morawiecki, który bardzo tak jakby no zyskał poparcie jako przywódca tej Europy Wschodniej, Europy, przepraszam, środkowej, który jest zaprzyjaźniony z tymi przywódcami konserwatywnymi w niektórych krajach europejskich, to stanowi swoistego rodzaju zagrożenie dla Webera. No nie wykluczam też tego tła związanego z zbliżającym się końcem kadencji pani von der Leyen. Zresztą takie interpretacje pojawiły się bodaj na łamach Politico. Weber kokietuje odejściem od twardego kursu, który w polityce ekologicznej, w polityce klimatycznej narzucał Franz Timmermans z jednej strony, z drugiej zauważmy, że w tym wystąpieniu, w którym tak sposponował polską uczestników polskiej polityki, wyłączył spod surowego osądu właśnie partię pani Meloni, bracia Włosi. To rzeczywiście pokazuje, że my, mając jedno przedstawienie, nie widzimy tego drugiego, które być może dopiero się rozpoczyna. No właśnie. Jak sądzisz, Agnieszko, czy to już jest koniec występów Manfreda Webera, bo ta odmowa uczestnictwa w rozmowie z Mateuszem Morawieckim no jest swoistego rodzaju defensywnym zachowaniem. Być może przez te 68 dni do wyborów już nie usłyszymy żadnego bon motu ze strony tego polityka. Ja myślę, że to nie jest absolutnie ostatnie słowo, ani ostatnie zdanie tego pana. Tylko on zachowuje się jak każdy typowy tchórz, tak? Że sobie tak właśnie, ja to taki piesek sobie poszczeka, gieroja, jak przyjdzie ktoś, kto po prostu powie, kolego, chodź tutaj, porozmawiamy, no to ja jestem pieska. Ale będzie jeszcze na pewno próbował tutaj zaczepiać, atakować po to, żeby, bo w jego ocenie to pomaga Donaldowi Tuskowi, w zasadzie no, w Platformie Obywatelskiej. Natomiast no, w rzeczywistości szkodzi. Ja dlatego się choćby dziwię, że Platforma nie zabrała głosu i nie mówi, słuchaj kolego, przymknij buzię, bo nam nie pomagasz. No, ale widocznie tam też politycy chyba nie ogarniają takiej rzeczywistości. Dziękuję bardzo. Obiektywnie ostatnie zdanie. Pomógł Manfred Weber wyborcom, którzy mają preferencje patriotyczne. Pokazał, że granice ingerencji niemieckiej w sprawy polskie nie istnieją. Dziękuję bardzo. Kończymy tę część programu. W tym samym gronie spotkamy się za parę minut i niejako będziemy kontynuować ten wątek. Proszę z nami zostać.